No tak to jest, to ma mikrofon, ten ma płacę, więc... Ale są trzy nas, niestety. Ciężko będzie. Proszę Państwa, panel w zasadzie dotyczy działań polonijnych, czy działań państwa polskiego w stosunku do edukacji polonijnej. Ale on się nam troszkę rozszerzył i zrobimy pewien wykład edukacyjny dotyczący wyborów jako takich, czyli jak, kto i gdzie może głosować. I tą sprawę przybliży nam pan Paweł Majewski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i panu Pawłowi w tym wypadku oddam pierwszemu głos. Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość przedstawienia Państwu informacji, jak w tej chwili wygląda sytuacja z możliwością głosowania w okręgach utworzonych za granicą. W bieżącym roku Minister Spraw Zagranicznych, na chwilę obecną, utworzył 410 zagranicznych obwodów do głosowania. Jest to rekordowa liczba w historii Polski. W stosunku do powiedzmy 2015 roku jest to liczba większa o ponad 60%. Mogę Państwu zdradzić, że na chwilę obecną procedujemy utworzenie 7 kolejnych obwodów do głosowania, więc całkowita liczba obwodów do głosowania wyniesie 417 osób. Jest również bardzo duże zainteresowanie Polonii głosowaniem w tych wyborach. W dniu dzisiejszym osiągnęliśmy liczbę ponad 320 tysięcy osób, które się zapisały do głosowania za granicą. Także zachęcam Państwa, jak również bardzo proszę o propagowanie w swoich środowiskach tej kwestii. Jeżeli chodzi o możliwości zapisania się do wyborów, rekomendujemy Państwu złożenie wniosku przy użyciu aplikacji e-wybory. Jest to bardzo łatwa w obsłudze aplikacja. Nie potrzebujecie Państwo ani podpisu elektronicznego, ani kwalifikowanego. Także to jest rekomendowana przez MSZ droga do złożenia wniosku o wpis na listę wyborów. Trzeba tylko o jednym pamiętać. Możliwość dopisania się do list prowadzonych przez konsulów w poszczególnych państwach jest do 10 października do północy. Po tym terminie nie będziecie Państwo mieli możliwości wpisania się na listę wyborów. Jeżeli Państwo nie wpiszecie się na tą listę, będzie tylko i wyłącznie możliwość głosowania z zaświadczeniem, które możecie Państwo otrzymać na przykład tutaj w Polsce. Także trzeba o tym pamiętać i do 10 do północy wpisać się na listę wyborczą. Do 12 możecie Państwo otrzymać od swojego konsula zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym zaświadczeniem możecie Państwo głosować w innej komisji bądź w Polsce, jeżeli będziecie Państwo wyjeżdżali na 15 tutaj do kraju. Głosowanie będzie się odbywało 15 października, w godzinach 7:21. I w Ameryce Północnej i Południowej będzie to dzień wcześniej, od godziny 7 do 21 czasu miejscowego. Jeżeli są jakieś pytania do mnie, to bardzo chętnie Państwu udzielę informacji. Co jest jeszcze ważne, co jest tutaj poruszane tutaj przez Państwa, co słyszałem. Głosowanie, żeby wziąć udział w głosowaniu, musicie mieć Państwo ważny dokument tożsamości, z tym, że w państwach, gdzie możecie wyjechać, czyli w państwach Unii Europejskiej, możecie Państwo, może być to dowód osobisty bądź paszport. Poza Unią Europejską wyłącznie paszport. To jest niezbędne i to jest jakby tutaj jest wymagane przy rejestracji do spisu wyborów. Wszelkie informacje też Państwo możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Przedstawiamy tam zarówno infografiki, jak i odpowiedzi na najbardziej takie najczęściej zadawane nam pytania. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania są? Może ja zacznę pytanie. Pierwsze dotyczy tego, dlaczego z punktu widzenia prawa, tylko i wyłącznie. Na terytorium, gdzie proszę pana Piotra Symonika, żeby zabrał mi zajął miejsce. Za chwilę panu udzielił głos.
Więc Australia oczywiście nie możemy się posługiwać dowodem osobistym polskim, bo to nie jest dokument ważny na terenie Australii, ale już konsulat Rzeczypospolitej to jest terytorium Rzeczypospolitej, to nie jest terytorium Australii. W związku z tym dowód jak najbardziej jest ważny. Dlaczego nie można używać dowodu osobistego jako dokumentu ważnego na terytorium Rzeczypospolitej? Wynika to z kodeksu wyborczego i rozporządzeń. Także są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej, które nam jasno jak tutaj precyzują dokumenty możliwe do używania i identyfikowania wyborcy w obwodach zagranicznych. Kto uchwala kodeks wyborczy? Posłowie, będziemy debatować pewnie w przyszłości w parlamencie. Jeżeli nie ma, czy są głosy z sali? Jakieś pytania konkretne? Dlaczego tego punktu nie zmienić? Bo nie wszyscy mogą mieć paszport. Ja osobiście jestem z Francji, ale paszporty nie mam, a mam osobiście, sądzę, że jest jednostka. Tak, ale będąc w krajach Unii Europejskiej, może się pani również identyfikować dowodem osobistym. W miejscach, gdzie wyjeżdża pani poza Unię Europejską, musi pani posiadać ważny paszport. Tam też niezbędne jest przedstawienie paszportu jako dokumentu tożsamości. Ktoś jeszcze? Tak, proszę. Renata. Renata Starczak-Wino. Chciałabym zwrócić się do pana z taką propozycją, ponieważ mimo, że nie mam uprawnień do głosowania, ponieważ nie mam obywatelstwa, ale mam męża w domu, który jest obywatelem Rzeczpospolitej i niejednokrotnie zdarzyło się w Wilnie, kiedy głosując w Wilnie w ambasadzie zabrakło arkuszy do głosowania. A na przykład jeżeli to się wiązało z jakimkolwiek świętem narodowym, kiedy mamy bardzo dużo turystów, pielgrzymów z Polski, to po prostu osobiście widziałam, jak trzy autokary, czyli trzy razy co najmniej po 40 osób byli zawróceni i wyszli z ambasady z wielkim rozrzewnieniem, że nie mogli przegłosować. Następowała przerwa, zanim dodrukowane było i tak dalej. Więc po prostu moja prośba zwrócić i upomnieć ambasadę, żeby takiego przerwy w dodrukach nie było, bo to po prostu no, nieprzyjemnie oglądać taki wizerunek, kiedy chętni do głosowania i tracimy głosy na takich banalnych sprawach. Dziękuję. Oczywiście konsulowie mają przygotowaną rezerwę. Szanowni Państwo, to jest tak, że zgłaszacie się Państwo do wyborów i jest tworzona lista przez danego konsula. Oczywiście konsul zakłada pewną rezerwę dla osób, które przyjadą z zaświadczeniami właśnie dla turystów. I w miejscach szczególnie turystycznych ta rezerwa jest naprawdę bardzo duża. Sam osobiście byłem konsulem przez 8 lat w miejscu, gdzie bardzo często dużo turystów przyjeżdżało. Także taką rezerwę tworzymy. Konsul ma możliwość w takich przypadkach też do drukowania arkuszy i to jest robione. Oczywiście zajmuje to pewien czas, ale mówię, nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, że rzeczywiście osoby były odprawiane z tak zwanym kwitkiem. A to ja, jeśli mogę tak trochę a propos tego przypadku, rzeczywiście jeśli mamy taką sytuację, że ileś osób się rejestruje do głosowania, w Wilnie i w ogóle na Litwie są to ilości, powiedziałbym, śladowe. Ponieważ Polacy na Litwie nie mają obywatelstwa polskiego, mają tylko kartę Polaka, to wynika z Konstytucji Republiki Litewskiej, która nie dopuszcza podwójnego obywatelstwa. Stąd jeśli mamy taką sytuację, że na przykład, nie wiem, 300 osób głosuje, bo to jest chyba ten mniej więcej rząd wielkości na Litwie, w ambasadzie, nawet jeśli będzie 500, no to pytanie, ile powinno być tej rezerwy? No, nawet zdroworozsądkowo myśląc, rezerwa nie może być większa niż tyle, ile jest już założone. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja bym się zastanowił, ponieważ mamy i polskie partie, i wielu parlamentarzystów na Litwie, żeby jednak Litwa też patrząc na obecną sytuację swoją, demograficzną, tak? Tego ilu ma, ile osób z Litwy wyjechało na przykład na Wyspy Brytyjskie, żeby rozpocząć rozmowę o tym, żeby jednak możliwe było wprowadzenie tego podwójnego obywatelstwa. Przecież jeszcze niedawno, przed 1989 rokiem, Niemcy mieli taką samą sytuację, że trzeba było się zdecydować, czy wyjeżdżało do Niemiec, tylko obywatelstwo niemieckie, trzeba było, zdaje się, zrezygnować z polskiego obywatelstwa, co wiele osób zrobiło.
ale jeśli demokratycznie jesteśmy w stanie na to wpłynąć, to może oczywiście tam jest więcej spraw związanych z mniejszościami i z traktowaniem przedstawicieli mniejszości, ale może to jest pewien kierunek demokratycznych zmian. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Popieram za na pewno. Mamy swoich przedstawicieli w Sejmie i już dyskusja trwa w litewskim Sejmie. Nie ze względu na nas, bo wiadomo, nie o to chodzi, tylko na swoich obywateli, którzy mieszkają poza granicami. Ale tak się dobrze składa, że mediatorem jest nasz kandydat. Więc panie Adamie, pierwszy punkt do porządku dziennego w Sejmie. Proszę zadbać o to, żeby obecna najjaśniejsza Rzeczpospolita, w tym Sejm, uchylił rozporządzenie porozumienie między PRL-em a ZSRR-em z 1953 roku, które jest aktualne, które pozwoliło nas wszystkich poza granicami na wschód, z dawnych województw Rzeczpospolitej Polskiej na wschodzie, roszczeń o przywrócenie obywatelstwa. Ja nie muszę ubiegać się o obywatelstwo, bo to urąga mojej godności, ponieważ moi rodzice, moi dziadkowie byli obywatelami Rzeczpospolitej. Gdyby tak było w myśl ustawy o obywatelstwie na dzień dzisiejszy, ja zwróciłabym się do byle starosty teraz na terytorium Rzeczpospolitej o przywrócenie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej dla mnie, jako dla spadkobierczyni. Panie Adamie, do boju. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby jedna może z młodszych osób na tej sali spełniła taką rolę łącznikową i tym mikrofonem zarządzała, oczywiście z moich poleceń, bo nie taka sama, samych samowolki nie będzie. Dobrze, ksiądz Zdzisław Malczewski, proszę. Ksiądz Malczewski, Brazylia, mam dwa pytania. Pierwsze oczywiście może być zanegowane. Ja przyleciałem do Polski właśnie na kongres i później jeszcze na konferencję Światowej Rady Badań nad Polonią. Miałem wrócić do Brazylii, postanowiłem, chciałbym wziąć udział w wyborach. Czy jako emigrant mogę wybierać posła dla Polonii? I drugie pytanie. Brazylia jest 28 razy większą terytorium Polski. Mamy tylko jedyny konsulat w Kurytybie, czyli od Florydy po ziemię ognistą, jedyny konsulat Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli ja bym wrócił do Porto Alegre i chciał wziąć udział w wyborach w Kurytybie, to muszę polecieć 850 km. O co mi chodzi? Patrzyłem z ciekawości, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest, o ile się nie mylę, 50 czy 60 punktów wyborczych. Dlaczego w Brazylii my mamy tylko dwa punkty wyborcze, w ambasadzie i w konsulacie w Kurytybie? Nie można otworzyć punktów wyborczych w konsulatach honorowych albo w jeszcze innych stowarzyszeniach polonijnych, bo się ciągle powtarza, że w Brazylii Polonia nie bierze udział w wyborach. No to trzeba być bogatym, żeby pojechać, zapłacić za podróż w kraju więcej, aniżeli do Polski. Dziękuję, przepraszam. Przede wszystkim najpierw moja odpowiedź do pani Renaty, więc tak, przyjmuję ten obowiązek na swoje barki. Nawet jeżeli w tym Sejmie bym się nie znalazł, też to przyjmuję. Też będę o tym mówił. Bo umowy pomiędzy Stalinem i PRL-em naprawdę to jest godne poszanowania, że one wciąż istnieją. Tak samo jakbyśmy mieli uznawać, i my nie uznajemy, ale Niemcy uznają ustawę Goebbelsa o zabraniu majątku mniejszości polskiej w Niemczech. Natomiast co do cierpca sprecyzuję tylko jedną rzecz, bo myślę, że było powiedziane bardzo wyraźnie. Więc ksiądz normalnie głosowałby w Kurytybie i głosowałby na listę Warszawa za granicą, czyli okręg 19. Natomiast kiedy pojedzie do rodzinnego Bielska-Białej i tam się zgłosi do punktu wyborczego, zarejestruje się, czy pytanie pewnie brzmi w ten sposób, czy dany punkt jest, ma w obowiązku wydrukowanie tej listy 19, dlatego że ksiądz jest spoza granic Polski? Pytanie jest, czy ksiądz ma meldunek w Polsce. To jest jakby podstawa jakby tutaj wpisu na listę wyborców. Zawsze. Stały pobyt w Brazylii. Jak się wywalentowałem za PRL już w
trzeba się zgłosić tylko, żeby do wtorku do właściwej komisji, okręgowej komisji wyborczej i spróbować się dopisać tutaj na listę do głosowania w miejscu, gdzie chciałbym będzie przebywał. Mówię, to są kwestie indywidualne, ale sugeruję się zgłosić do urzędu gminy tam, gdzie ksiądz będzie przebywał, tylko nie w dniu głosowania, tylko wcześniej, żeby zostać dopisany do rozpisu wyborców. Bo mówię, na podstawie numeru PESEL jest taka możliwość, trzeba zgłosić się i dopełnić tam wszelkie formalności. Co do ilości komisji w Brazylii, są rzeczywiście dwie komisje i to jest tak, że konsulowie zawsze szacują ilość wyborców, którzy mogą głosować. Jeżeli by były zgłoszenia do konsula w Brazylii, że jest grupa powyżej 15 wyborców, czy realna grupa, gdzieś, gdzie można taki okręg do głosowania utworzyć, konsulowie to zgłaszają. Niech ksiądz mi wierzy, tak jak teraz, to co mówiłem, w 2015 roku było 250 obwodów do głosowania, w 2019 roku było 320 obwodów do głosowania, w tym roku mamy 410, w tej chwili będzie 417 obwodów. To znaczy, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniu Polonii, tworzymy maksymalnie tyle, ile możemy okręgów do głosowania. Są państwa, gdzie jest ponad 300-krotny wzrost ilości okręgów do głosowania. Tak, tylko że to najczęściej jest ta Polonia, która jest no, bardzo głośliwa. Ostatnio zademonstrowała się osoby w ilości całych 25 osób na paradzie Puławskiego ze swoimi listami. Więc ta Polonia w ramach swojej hołaśliwości w liczbie 25 czy 15 zgłosi się, że ona potrzebuje mieć, prawda, punkt wyborczy w Pensylwanii i go dostanie. Natomiast również jak jest starsza, no ona raczej się nie pcha za mocno i za głośno nie krzyczy, a punkty po rejestracjach. Gdyby rejestracja zostawiała miejsce, rejestrujesz się i piszesz, chcę mieć portal, to wtedy przynajmniej mielibyśmy jakiś ślad, że tych osób tam jest tyle i w następnym roku ewentualnie tworzyłby punkt wyborczy. A rejestracja takiej możliwości nie zostawia, więc człowiek, który no, nie zarejestruje się, bo nie może, bo do kurtu by nie poleci, no to nie ma śladu jego niemożności zarejestrowania się. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam mamy wzrost o 63%, jeżeli chodzi o ilość komisji, a mamy kraje, gdzie mamy 400%. Więc tworzymy tyle, ile my mamy możliwości. Kwestia zgłoszenia się przednio do konsula, który występuje do ministra właściwego do spraw zagranicznych o utworzenie okręgu do głosowania. I w roku bieżącym praktycznie wyszliśmy na wszystkie zapytania konsulów o możliwość utworzenia, praktycznie wszędzie tam daliśmy taką zgodę. Jeżeli była możliwość stworzenia komisji, była możliwość powołania komisji do danego okręgu, tam wychodziliśmy naprzeciw, jeżeli była racjonalna liczba wyborców. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania, ale chciałbym ten temat naprawdę zamknąć, dlatego że tutaj mamy jeszcze innych panelistów i inne tematy, które musimy poruszyć. Więc chciałbym po czasie, tak. Księdza Marczewskiego chciałem. Jeśli Państwo będziecie w Polsce w czasie wyborów, przyjeżdżamy do Warszawy i głosujemy w Warszawie. Ale dlaczego zrezygnowano z korespondencyjnego sposobu? Dlaczego zrezygnowano z korespondencyjnego sposobu głosowania? W przypadku Brazylii, Stanów Zjednoczonych to by zmieniło zupełnie ilość wyborców, ale to jest temat na następne wybory już. Nie pytanie do MSZ-u, my wykonujemy zapisy kodeksu wyborczego. To jest pytanie do Państwowej Komisji Wyborczej, tak. Proszę pana. Kodeks wyborów się był teraz zmodernizowany i nic. Dziękuję. Jak się zmieniłeś od rynków wyborczych w Kanadzie, bo tam teraz można głosować niekoniecznie w konsulatach i ambasadach. Tak, udało nam się uzyskać zgodę władz kanadyjskich na otworzenie również okręgów do głosowania poza placówkami dyplomatycznymi. I w roku bieżącym jest planowane 12 komisji do głosowania. Dobra, Olek Oczek. Jeszcze. Moment, najpierw Olek się zgłaszał. Ja
chciałem tylko, proszę Państwa, przypomnieć taką oto sytuację sprzed lat 30 plus 40. Jaka była z wyborami w Australii? Bo jestem szansą od 40 lat. A więc ja byłem członkiem komisji nieraz wyborczej tam w Sydney. I wtedy głosowano. Ja głosowano. Przychodzono, pisowano listy na bieżąco, że ja jestem Kowalski, czy tamten jestem jakiś inny, prawda? I te głosy, te wpisy były ważne. Mieliśmy takie prawo. Potem stopniowy następny etap, który był, prawda, ograniczono do paszportów. Paszportów nieważnych, ale polskich. Następny etap, który był do paszportów ważnych, tamte inne dokumenty już nie były ważne. I tak stopniowo nam opisano ten próg wyborczy i tam to dzisiaj mamy efekt, że do konsulatu Sydney przyjdzie 200-300 osób, bo resztę ludzie nie mają tych paszportów. Dlaczego tak się dzieje? To jest działanie przeciwko nam, samym. Tak to inaczej. Panowie nie pamiętacie tych rzeczy, bo jeszcze jestem, przepraszam, swoim panie przewodniczący, prawda? Byliście za młodzi, ale my żyjemy, żeśmy w tamtym czasie i to przychodziliśmy to. I tak maszyna, jak ksiądz powiedział, prawda, w Brazylii i tak dalej, no jeden konsulat ma taką potężny kraj, jak jest Brazylia. Tak jak wspominałem, jest, żeby dopisać się do spisu wyborców, jest wymóg posiadania ważnego dokumentu tożsamości. No w tym wypadku w wypadku Australii jest to paszport. Paszport, mówię, no ja rozumiem, że są różne powody, ale jest coś takiego jak konieczność tej ciągłości paszportowej. No i my nie mamy innej możliwości niż dopisania pana tylko w przypadku posiadania przez pana ważnego dokumentu tożsamości. Ale pytanie jest takie właśnie, dlaczego tak stopniowo? Wtedy można było na książeczki wojskowe, no ale nie ma studenci, nawet przedwojenni. Zapisać się było do listy, można było przejmować. Szanowni Państwo, też pamiętajmy o tym, że paszport jest potwierdzeniem polskiego obywatelstwa. Jeśli ktoś wyjechał nawet w latach 80. i później przez 20-30 lat tego paszportu nie miał, nie czuł się w obowiązku, żeby sobie wyrobić, to państwo polskie na to patrzy jednak negatywnie. No bo mimo wszystko zaniedbał pewien obowiązek, tak? Nawet formalność. I nawet jeśli wiemy o tym, że paszport się wyrabia długo, że są kolejki i konsulaty, to dotyczy szczególnie na przykład Wielkiej Brytanii, to jest do przewidzenia, że paszport jest ważny 10 lat, więc w tym 9 roku już można spróbować się zacząć zapisywać. Bo jak jest w rzeczywistości? Znaczy Polacy, zazwyczaj to jest taka nasza cecha trochę narodowa, chyba. Z tego co słyszę od naszych konsulów, bo też mam z nimi kontakt. Polacy przypominają sobie o tym, że paszport mi się skończył 2 miesiące przed przyjazdem do Polski, a przyjeżdżałem na wakacje i są bardzo zdziwieni, że konsul nie ma paszportu, który od razu da. Też tłumacząc trochę procedurę, paszport, proszę Państwa, jest produkowany w Polsce. W polskim miejscu, ponieważ on jest zabezpieczony. I to, że my mamy paszporty biometryczne jako Unia Europejska, które są lepiej zabezpieczone, to nie jest tak jak w Kanadzie, czy w Stanach, nie pamiętam, czy Stanach Zjednoczonych, ale w Kanadzie na pewno, że wystarczy wysłać, wypełnić w internecie jakiś druk, wrzucić zdjęcie, a później oni to przysyłają pocztą. No, to tak nie działa. Mamy pewne standardy wyższe niż te państwa i niestety musimy o tym pamiętać i odpowiednio wcześniej zadbać o te dokumenty. To, że nasze kochane państwo poprzednie, czyli PRL, którego staramy się nie być kontynuatorem, proponowało jakieś rozwiązania pośrednie, żeby więcej osób głosowało, no, to jest pewien wybór ustrojowy, który wtedy był. Nie powielajmy, tak? Nie ma żadnego przeciwwskazania do tego, żeby wyrobić sobie paszport dla kogoś, kto jest polskim obywatelem, żeby go wyrobić nowy, jeśli go się miało. Można też zdobyć kartę Polaka, jeśli się udokumentuje to polskie pochodzenie. Później jest to związane z nabyciem obywatelstwa po co najmniej rocznym mieszkaniu w Polsce, tak? Ale jest to pewien też, no, akurat karta Polaka jest pewien mechanizm do tego, żeby Polacy do Polski przyjeżdżali, osoby z polskimi korzeniami. I w naszym interesie jest to, żeby nasi rodacy ze wschodu się przeprowadzali. Zaczęło to być również, zresztą też decyzją rządów chyba w 17-18 roku, rozszerzone na cały świat. Ma to pewne trudności czy jakby komplikacje, bo na przykład w Ameryce Południowej nie ma dokumentów, które by się zachowały, gdyby dokumentowały polskie pochodzenie, ale też no, miejmy świadomość tego, że mamy tam bardzo dużo osób,
na przykład właśnie w Ameryce Południowej, które bardzo chętnie będą miały nie tyle polski paszport, tylko paszport, pamiętajmy o tym, że polski paszport jest również paszportem Unii Europejskiej. Bardzo wiele osób też chce mieć europejski paszport po to, żeby się przeprowadzić do Unii, bo być może Brazylia jest sympatyczna, bo i dobrze się żyje, ale w Unii Europejskiej żyje się trochę lepiej i dlatego jest to tak kuszące. Więc to też czasem takie sytuacje się zdarzają. Proszę Państwa, ostatnie dwa pytania w kwestii paszportowej i kończymy ten temat. Tutaj pani... Proszę Państwa, my musimy skończyć ten temat paszportu, naprawdę. Zebraliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o edukacji. No to tak, ale jak długo można tutaj temat zrobić? Dobrze, proszę Pana. Kilka miesięcy temu, może więcej, został czytany artykuł, że w sensie PiS zaproponował centralną bazę wyborców, coś takiego, jakoś, że osoby będą zarejestrowane razem zawsze. I myśleliśmy, że to będzie również dotyczyło Polonii zagranicznej. To by naprawdę dużo pomogło nam, rozwiązało, że nie mielibyśmy tej rejestracji, prawda, przy każdych wyborach, tylko byłaby już jakaś centralna, elektroniczna baza wyborców. Chciałem się spytać o status tego projektu. Ale później się przeprowadza. Ale ta baza jest i z tej bazy się wpisuje właśnie wyborcem do właściwego spisu wyborców prowadzonego przez danego konsula. My naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, do której komisji będzie chciał Pan pójść. W wielu miejscach, w jednym mieście jest utworzonych na przykład 10 komisji. Na przykład okręg londyński, mówimy o bardzo dużej ilości komisji, dlatego konsulowie nie mają możliwości przewidzieć, gdzie dany wyborca będzie w danym momencie chciał pójść i głosować. Dlatego się wpisuje do konkretnej komisji, się rejestruje i to jest, dane są jakby pobierane właśnie z centralnego rejestru. Ale tam na przykład powinien być adres. Jeżeli ja zapisuję się, ja mieszkam w Kalifornii, Los Angeles, zapisuję się do Los Angeles, to naturalnym jest założenie, że ja tam będę głosował. A jeżeli ja chcę gdzie indziej, to jest moja odpowiedzialność, żeby gdzie indziej głosować. Natomiast no tak, to robię sprawę miejsce zamieszkania, które ja przecież posiadam. Okej, panie prezesie, ale pan mieszka całe życie w tej Kalifornii? Nigdy pan się nie przeprowadzał? W Stanach? W Stanach? Nie. A czy też wiemy o tym, że tempo przeprowadzania się i zmiany miejsca zamieszkania w krajach takich jak Stany jest dość dynamiczne, bo mamy Polaków, którzy byli i mieszkali w Chicago, na przykład w okolicach Chicago, a potem się poprzeprowadzali na Florydę, co jest taką odległością jak z Polski do Hiszpanii. I ich obowiązkiem jest to, że musi przepisywać, ale no my też musimy ogarnąć, nie mówiąc jako państwo, tą bazę wyborców. Stąd do tych, którzy są poza granicami, mamy zupełnie inną procedurę. Może trzeba zacząć się o tym, żeby ją trochę zmienić, ale to wymaga dużo większego zaangażowania z państwa strony, czyli tej Polonii, która chce głosować. No, jeśli mamy takie przypadki, że ktoś raz na 10 lat ma kontakt z placówką, bo musi wyrobić sobie nowy paszport, to aktualizacja tych danych jest raczej rzadka. Niektórzy, tak jak pan prezes, będą nam dawać znać co chwila, że się przeprowadza albo nie przeprowadza, że ta komisja się zmienia, ale to jakby nie zmienia faktu, że i tak jest pan w stanie w kontakcie z konsulem. I to by było najlepsze, gdyby nasi obywatele, rodacy, którzy mieszkają i mają polskie obywatelstwo, byli w stanie w stałym kontakcie z konsulem, z konsulatem. Panie Mirosława. Panie prezesie, powiem tak, rejestracja w e-wyborach zajmuje około 2 minut. Także mówię, jest to intuicyjna aplikacja i naprawdę można w ciągu 2 minut zarejestrować się do właściwej komisji. Mirosława Zolomiejska, Francja. Moja prośba, czy dla osób, którym kilka dni temu, czy 2-3 tygodnie, to jest mój przypadek, skończyła się ważność dowodu osobistego i system komputerowy mnie odrzucił, czy jest taka możliwość, żeby się zapisać bezpośrednio w punkcie wyborczym, ponieważ ja nie mam możliwości odebrania dowodu, o którego wniosek zgłosiłam, ale nie mam w tej chwili możliwości, żeby się udać się na wyborom polskim i odebrać. Nie mam. Paszportu nie ma. Dowód osobisty jeden. I sądzę, że to nie jest tylko mój przypadek, ale jak byłam też w komisji wyborczej, to takich przypadków było sporo i dużo osób było odrzuconych z tego powodu, że mieli kilka dni, nieważne, dowód osobisty. A czy system komputerowy na pewno Panią odrzuci, bo nie ma Pani ważnego dokumentu tożsamości? Tak, ale czy na żywo można się napisać?
wydaje mi się, że nie będzie mógł takiej, nie ma pani po prostu dokumentu. Nie, on musi też, dokonując jakby rejestracji pani, ręcznie, musi ręcznie wpisać do systemu te dane. I system nie pozwoli jakby dopisać pani na listę obywateli. Czy konsul może, musi, czy powinien sięgać przy organizacji obwodów, czy komisji wyborczych do organizacji polonijnych? Bo dotychczas tak było, że konsul zawsze występował do wszelkich organizacji polonijnych w Austrii przynajmniej, o ewentualnych kandydatów, którzy ewentualnie by weszli do komisji wyborczej. W tym roku, czy w poprzednich nam wyborach, stało się tak, że po prostu konsul łapał sobie, że tak powiem, kandydatów z łapanki, z ulicy. I teraz tak było tak samo, że ja byłem w komisji wyborczej, zgłosiłem akces i napisałem teraz do niego maila, żeby mi odpowiedział, czy on mnie wziął do komisji, czy nie, to nawet w sposób kulturalny i taki normalnie dzisiaj przyjęty, nawet nie dostałem odpowiedzi od niego żadnej, kompletnie, czyli po prostu mnie ignoruje. I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy dla ambasady, czy ambasada jest dla nas? Pierwsza rzecz, panie prezesie, to jest tak, że do komisji wyborczej głównie zgłaszają kandydatów na członków komisji w komitecie wyborczym. Konsul wskazuje jedną osobę. W przypadku, gdy komitety wyborcze nie zgłoszą kandydatów, konsul ma możliwość uzupełnienia składu komisji większą ilością osób, które uprzednio zgłosiły taki akces. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Austrii, nie wiem, jak wyglądała sytuacja z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych, ale pierwszeństwo mają komitety wyborcze, które zgłaszają swoich kandydatów na członków komisji. Konsul wskazuje zgodnie z ustawą kodeks wyborczy jedną osobę. Nie ma w zasadzie tak de facto de jura komitetu wyborczego. To jest ogłoszone zawsze na stronie ambasady, czy tam konsulatu, że rozpoczynamy nabór kandydatów do komisji. I tak zawsze było. I nie było żadnego jakiegoś gremium takiego, które stwierdzało, czy ten polonus, powiedzmy w cudzysłowie wzięty, może, czy nie może brać udział. Znaczy powiem tak, to naprawdę jest uzależnione od tego, jak się zachowują komitety wyborcze. Przepraszam, a kto jest ten komitet wyborczy? Komitet wyborczy są to komitety poszczególnych partii, które zgłaszają swoje kandydatów na członków komisji wyborczych. Przecież Polacy za granicą głosują tylko na to, co państwo wymyślą. A nie to, co my. Szanowni Państwo, jeszcze Warszawa jest jedna forma udziału kulturalnego w wyborach, której Policja może zauważyć. Jeśli rzeczywiście z jakichś przyczyn nie udało się dostać do składu komisji wyborczej, to możliwość obserwacji tych wyborów nie jest zamknięta. Można się zgłosić przez komitet wyborczy. Myślę, że tu Pan Adam będzie też dobrym przekaźnikiem. Na przykład można się zgłosić jako wąż zaufania i być obecny i obserwować prawidłowość przeprowadzonych osób. A ja również od konsulatu. I teraz jest rekomendacja, bo w Austrii nie ma żadnej karty. Nie, to tutaj rekomendacje są polskich partii, polskich komitetów wyborczych. I tak samo jest w przypadku wężów zaufania. To znaczy może się pan zgłosić do dowolnej partii w Polsce, uzyskać rekomendacje albo na członka komisji, jeśli komisje jeszcze są otwarte i są miejsca wolne, ale na marze zaufania w zasadzie do ostatniej chwili może pan się zgłosić i zostać tutaj. Tu w Warszawie z ramienia Prawej Sprawiedliwości to jest pan Sokolewski, o ile się nie mylę, pełnomocnikiem do spraw nominowania czy tam zgody na to, udzielania zgody na mężów zaufania. Monika. Monika Brzęska z Francji. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy ustawa przewiduje maksymalną liczbę osób, jaką może obsłużyć komisja wyborcza? Bo ja byłam parę razy w komisji wyborczej, są komisje, gdzie jest zapisane 80 osób, w Mongolii na przykład zauważyłam, a we Francji są komisje, gdzie jest do 2000, 3000 i potem ta komisja
przez kilka czy kilkanaście godzin liczy głosy. Czy nie powinno być tak, żeby komisje wyborcze były kreowane w funkcji liczby osób, które się zapisały? To jest moje pierwsze pytanie. Nie ma czegoś takiego jak głodny limit wyborców. Właśnie może to powinno być ustawione. Dokładnie. Nie wiemy, czy do 10 osoby mogą się zapisywać. My staramy się jak najbardziej wychodzić naprzeciw Państwa. Jeżeli chodzi o Francję, to w bieżącym roku stworzyliśmy 13 komisji wyborczych. To jest 2 razy więcej niż w wyborach do 2011 roku. Tak, ale w Paryżu zobaczyłam, że jest 34 i jest ponad około 1200-1700 osób, które do każdej komisji się zapisały. Także potem liczenie tych głosów jest okropne. Natomiast jest drugie pytanie. W Polsce zazwyczaj okręgi wyborcze są tworzone dla około 3000 wyborców. Także... Czy fizycznie ile czasu zajmuje liczenie głosów do 3000 osób? Ja brałam również udział w wyborach we Francji, francuskich, i komisje są tak przewidziane, że po prostu można o godzinie 12 wszyscy wracają do domu, bo policzyli głosy. Więc powinna być liczba komisji wyborczych, powinna być funkcją ilości liczby wyborców. Ale my nie jesteśmy w stanie powiedzieć w danej chwili, ile osób się w ogóle zapisze. Nie wiem, ale jak w poprzednich wyborach powiemy około parę tysięcy, to można więcej komisji. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o Francję, stworzyliśmy 2 razy więcej komisji niż było w 2015. Drugie pytanie dotyczy wydawania paszportów w danych sytuacjach. W tej chwili słyszałam, że można nawet na lotnisku dostać paszport. Czy taka osoba na przykład, jak Mirka, mogłaby dostać paszport w ciągu paru godzin, czy na pół godziny, nie godzinę, i z tym paszportem udać się zarejestrować się na rynku. Znaczy to jest tak, można wyrobić paszport tymczasowy. One są wyrabiane rzeczywiście z takich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uruchomiło taką możliwość wojewoda mazowiecki, że jest paszportowy na lotnisku. Jeżeli ten paszport będzie zarejestrowany w systemie, wydaje mi się, że w przypadku my uzyskałaby taki paszport, system zarejestruje takiego wyborcy. Pytanie, na ile ten paszport zostanie wystawiony, na ile dni, bo paszporty tymczasowe to są na przykład na krótki okres czasu. Także wszystko zależy od tego, na ile dni zostanie ten dokument wystawiony, czy on będzie ważny w dniu wyboru, wtedy można z takim zrobić taki dokument wystawić. Miałem ten przypadek 8 lat temu. Postanowiłem robić sobie paszport w Gdańsku, żeby było szybciej. Okazało się, że nie mogę tego zrobić z jakichś tam dziwnych zawirowanych. Z powodu zameldowania, bo wtedy jeszcze zameldowanie bardzo było ważne. Z powodu zameldowania nie mogłem tego w Gdańsku zrobić, ale trafił się pan naczelnik wydziału, bardzo młody człowiek, bardzo dobrze przygotowany, który wstąpił do pokoju swojej pracownicy i powiedział, ale pan ma inną możliwość. Pan może poprosić konsula generalnego w Sydney o wystawienie panu paszportu tymczasowego. Taki paszport wystąpiłem, otrzymałem dosłownie, nie wiem, chyba nie wiem, czy tego samego dnia dosłownie. W każdym razie ten paszport był ważny przez 3 miesiące, a w tym czasie przyszedł już mój nowy paszport z Polski. Także co prawda kosztowało mnie to ekstra 100 dolarów, czyli ile się ma, trzeba ponosić konsekwencje swojego sposobu myślenia o życiu. Ale proszę Państwa, skończymy ten temat paszportu. Jak będą jeszcze większe jakieś problemy, to może wrócimy na koniec, ale zapraszam teraz pana Piotra Symoniuka, żeby odczytał nam list od pana ministra edukacji narodowej, pana ministra Czarnka. Szanowni Państwo, rzeczywiście październik to jest święto, wielkie święto demokracji, 15 października, także miło posłyszeć tą dyskusję, że dzisiaj Państwo są Republiką Polonia, to widać, to słychać. Natomiast październik to będzie święto edukacji narodowej, 14 października, więc tego powodu, przepraszam, się trochę spóźniłam, rzeczywiście żyjemy jakby na podwójnym biegu, raz to okoliczności, o których tutaj Państwo dyskutują, tak jak również przygotowania do Dnia Nauczyciela, czy święta edukacji narodowej.
które w tym roku jest szczególne, jak Państwo wiedzą, mianowicie mamy 250. rocznicę Komisji Edukacji Narodowej, które uchodzi za pierwsze nowożytne Ministerstwo Oświaty w Europie, a może i na świecie. A z tego wolę odczytać dzisiaj listę, żeby listę poproszę pozwolić, że wstanę. Warszawa, dnia 4 października 2023 roku. Organizatorzy i uczestnicy Kongresu dla Niepodległej. Szanowna Pani Prezes, dostojni goście, Szanowni Państwo. Dziękuję za zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Niestety, na osobiste spotkanie z Państwem podczas obrad nie pozwalają mi podjęte wcześniej zobowiązania. Pragnę wyrazić moje uznanie dla Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia za przygotowanie cennego przedsięwzięcia, jakim niewątpliwie jest Kongres dla Niepodległej. Z serca gratuluję tej ważnej inicjatywy, która stwarza wyjątkową okazję dla refleksji nad zagadnieniami bliskimi środowisko polonijnym. Cieszę się, że swoistą inspiracją do dyskusji stała się również potrzeba upowszechniania dokonań patronów roku 2023 Jadwigi Zamojskiej, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego Mochnackiego, Mikołaja Kopernika. Głęboko wierzę w to, że konferencja ma szansę przerodzić się w prawdziwe forum wymiany myśli obecnych tu ekspertów, przyczynić się do jeszcze większej integracji Polonii rozproszonej w różnych zakątkach świata, a także zachęcić do podejmowania kolejnych działań popularyzujących wielowiekowe tradycje i kulturę naszej ojczyzny. Pozdrawiając wszystkich uczestników Kongresu, życzę Państwu obrad, udanych obrad, dalszych osiągnięć oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. Także proszę sobie przekazać. Bardzo proszę. Przy z okazji, jeszcze jestem przy głosie, jestem dyrektorem Departamentu Spraw Międzynarodowych, również pomocnikiem ministra spraw zagranicznych, więc pozwolę sobie również o parę refleksji na temat nauki, jeśli pan edukacji, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Myślę, szanowni państwo, odkąd pan minister, profesor Czarnek objął stanowisko ministra edukacji i nauki, sporo się zmieniło od tego czasu, tak patrzę z perspektywy paru lat, myślę, że tutaj również pan dyrektor Wadowski, również jako przedstawiciel pełnomocnika rządu do spraw Polonii, pana posła Jana Dziedziczaka, pana sekretarza stanu. Myślę, że jedna myśl, która nam przyświeca wspólnie, myślę, że pracujemy wspólnie jako polski rząd i również Ministerstwo Spraw Zagranicznych, też tutaj pana dyrektora pozdrawiam, na tym, żeby edukacja polska rozwijała się tylko w krajach, ale również za granicą. Jest parę bardzo konkretnych działań, które się ostatnio zdarzyły. Wydaje mi się, że one były bardzo istotne. Zwróćmy uwagę na chociażby na powstawanie, zmianę w systemie szkolnym zagranicznym. Jednym z takich elementów jest awans zawodowy nauczycieli i tych pracujących w szkołach tzw. orpegowskich przy ambasadach, ale również szkołach polonijnych. Również rozwój kształcenia nauczycieli, który się bardzo rozwija w tej chwili poprzez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji, PCM, Polonijne Centrum Nauczycielskie działające przy tych instytucjach. I również cała działalność tych szkół, które określamy jako szkoły przy placówkach dyplomatyczno-konsularnych. Również rozwijamy kierowanie nauczycieli. Pojawia się latająca poradnia w zakresie kształcenia też dzieci, które potrzebują jakiejś specjalnej troski w zakresie kształcenia czy szkolnego, czy pozalekcyjnego. Również, co jest ważne, patrzymy na edukację, można powiedzieć, od przedszkola po uczelnie wyższe, dlatego również Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej odgrywa kluczową rolę. NAWA, w skrócie mówiąc, ma też cały rok polonijny, jak Państwo wiedzą, jest program Anders, są programy Polskie Powroty dla polskich naukowców i wiele, wiele innych konkretnych działań, czyli również w ramach współpracy międzynarodowej akademickiej patrzymy również w szczególny sposób na osoby polskiego pochodzenia. Wreszcie powstała trzecia instytucja, która powstała w ubiegłym roku, czyli Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Manikolbego, który ma skomasować działalność edukacyjną wśród środowisk polonijnych w świecie.
języka, mówię tutaj o kulturze języku polskim, ale mówiąc o języku polskim zarówno dla Polonii, ale również nie tylko dla Polonii, bo wiemy o tym, że ta granica między nauką języka polskiego jako ojczystego, a drugiego czy obcego jest bardzo bliska. Do dzisiaj pamiętam opowieść pani z Kazachstanu na jednym ze spotkań z państwem, która mówiła, że jej najlepszą uczennicą w szkole polskiej w Kazachstanie jest studentowa kazachska. Tak? Pięknie, tutaj Mickiewicza i tak dalej, a konkurs, który był rozpisany w Polsce, był dla młodzieży polonijnej polskiej za granicą. Tak? No i teraz ten dylemat, tak? Że skoro nie ma polskiej krwi, no to właśnie czy może startować w tym konkursie. Więc czasami, że tym się patrzymy na dziecko, tak? Nie pytamy skąd jesteś, ale chcesz się uczyć polskiego, to się uczysz. I takim, myślę, dużym wydarzeniem, które wspólnie zorganizowaliśmy, czyli nasze ministerstwo i KPRM i MSZ, był Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą w tym roku, w wakacje, gdzie przez kilka dni zgromadziły się ponad 500 przedstawicieli z całego świata, gdzie dyskutowaliśmy wspólnie z państwem, czy państwa przedstawiciele na temat tego, jak ma wyglądać polska i polonijna edukacja. Wnioski były bardzo konkretne, one zostały przez komisję zebrane. Jednym z takich kluczowych postanowień było to, że w przyszłym roku organizujemy Światowy Festiwal Młodzieży. Także wiemy o tym, że przyszłość Polonii, przyszłość Polaków za granicą, no to jest młodzież. Tak? Bardzo w tym inwestujemy. I patrzymy na to również, co możemy dalej. Jeśli też zawsze mi się przypomina również to, co minister Szczerny często podkreśla na spotkaniach z państwem, że są takie rzeczy, które no, przez lata były nierealizowane. Jednym z takich działań było to, że minister się dowiedział na spotkaniu w Rzymie, to kilka miesięcy temu, jak wygląda sprawa z certyfikowaniem znajomości języka polskiego przez certyfikowanie języka polskiego dla młodzieży za granicą. Okazuje się, że szanowni państwo, projekt ustawy, który procedujemy, trwa już 2 lata. Do tej ustawy mamy no, chyba 200 poprawek, różnych gremiów takich, innych i tak dalej. Natomiast naszą intencją było to, żeby nie sprawdzać do końca poziomu znajomości języka absolwentów państwa szkół polonijnych polskich, że dzieci, które uczęszczają przez 12 lat, szanowni państwo, co sobotę do polskiej szkoły, tak, uczą się tego polskiego, poświęcają czas, po prostu z urzędu powinny dostać od państwa polskiego ten certyfikat języka polskiego z urzędem polskim, bo się po prostu tu należy, tak, to jest kwestia jakby moralna, tak, pewnej odpowiedzialności za to, za ten patriotyzm, który państwa jako rodzice i również młodzież i dzieci przedstawiają. Także to też chciałem zakomunikować, że kilka 3 tygodnie temu prezydent Duda podpisał tę ustawę, którą udało nam się wprowadzić oczywiście poselską poprawką, ponieważ jak państwo słyszeliście, tą drogą normalną to by to trwało jeszcze dłużej. Rzeczywiście od 1 stycznia wszyscy absolwenci szkół polskich w placówkach dyplomatycznych, a również i tak zwanych polonijnych z urzędu będą mogli uzyskać potwierdzenie znajomości języka polskiego. Również patrzymy na panią z Litwy, również szkoły w innych systemach tak samo, czyli polskich szkół w systemach innych państw, takie też mamy dzieci. Także wiele działań jeszcze przed nami. Liczę na to, że ten Dzień Nauczyciela tegoroczny pozwoli, to co nastąpi dzień później, pozwoli nam na kontynuację tych działań. Także zapraszam serdecznie też do współpracy cały czas z państwem. Jesteśmy zawsze i będziemy do państwa dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie, poprosił mnie to osobiście pan profesor Czarnek, minister edukacji i nauki. Zapraszają do zabrania głosu, ale pierwszy przy mikrofonie jestem ja, także proszę tutaj o cierpliwość. Proszę państwa, szanowna pani, panowie, paneliści, badanie, które wskazuje na to, ile jest dzieci polskich mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej w wieku, powiedzmy, do 17 roku życia, pokazuje, że jest tych dzieci około 2 800 000. Z czego Orpek, który chyba, nie wiem, czy bierze największe jakieś dotacje państwowe na wykształcenie tych dzieci, zapewnia to wykształcenie raptem 17 tysiącom, co jest trochę więcej niż 0,5% z tego,
tej sumy. Natomiast reszta edukacji polonijnej to jest około 180 tysięcy dzieci i one kształcą się w polskich szkołach polonijnych, czy sobotnich, czy jak będziemy nazywani. Chyba w pojedynczych przypadkach to będą całotygodniowe szkoły, ale to będą naprawdę bardzo pojedyncze przypadki. Więc pierwsze pytanie, które się rodzi, to jest to, co zrobić, żeby z tych dwóch ponad milionów, to grubo prawie 3 milionów dzieci, jednak trafić do większej ilości dzieci, bo to, kiedy my mówimy o obronie dobrego imienia Polski i Polaków, kiedy mówimy o zaświadczaniu polskości, to w głównej mierze będzie spoczywać na właśnie tej młodzieży, tych dzieciach, które zostaną odpowiednio do tego przygotowane. I kiedy mówimy o ambasadorowaniu dla Rzeczypospolitej poprzez Polonię, że Polonia ma ten obowiązek bycia ambasadorami, to też ten obowiązek będzie spoczywać na tych dzieciach. Ale kiedy my, prawda, w tym systemie polonijnego kształcenia mamy raptem nawet nie 10% dzieci, 5% dzieci, no to niestety no, rozmijamy się tutaj troszeczkę z potrzebami. I trzeba się głęboko zastanowić, co zrobić, żeby nie było tak, że ja tu próbuję jakieś ciemne obrazy przedstawiać, a przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwości, a tutaj też ministrowi Dziedziczakowi, należą się duże słowa podziękowania za legitymację szkolną. To naprawdę był strzał w dziesiątkę i on będzie trwał, tego nikt nie przekreśli, chciałem powiedzieć, Tusk nie przekreśli, bo on tu przekreśla i referenda, więc może i legitymację będzie chciał przekreślić, ale tego też nie przekreśli. Więc tu słyszę od pana dyrektora, że jest mowa o tych zaświadczeniach, certyfikatach języka, z języka polskiego. Też dobry pomysł. Dziecko będzie się czuło naprawdę docenione, że tak. Kiedy mógł grać w piłkę, czy mogła, prawda, skakać w gumę z koleżankami, okazuje się, czy ćwiczyć balet, okazuje się, że spędziła ta osoba, ten młody człowiek spędził czas w polskiej szkole w sobotę i w nagrodę ma ten certyfikat, ma go na długie lata, może śmiało powiedzieć, że byłem, prawda, wyedukowany prawidłowo, jeżeli chodzi o język polski, historię Polski i tak dalej. Więc co panowie? Do was wszystkich i do pani Katarzyny także. Pytanie, co zrobić, żeby zwiększyć tą ilość młodych ludzi, którzy mogliby się uczyć języka polskiego i historii polskiej? Bardzo dziękuję za to zaproszenie, dziękuję pani prezes Mari, panu prezesowi Adamowi, bo zawsze jest mi miło spotkać się z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, czy to w Toruniu, bo z wieloma spotykamy się na kolejnych edycjach forum polonijnego i zawsze miło jest mi słyszeć, jak państwo się identyfikują też z naszą uczelnią, z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej, w bardzo, bardzo różny sposób. Niektórzy podczas podróży do Polski przyjeżdżają, żeby przenocować, bo się po prostu u nas dobrze czują. Ale nie o tym oczywiście chcę mówić. Proszę państwa, tutaj padło konkretne pytanie. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście dzisiaj podejmujemy tutaj bardzo ważne tematy. Jeszcze będziemy mówić chociażby o reparacjach. Już była o tym mowa. Mówimy o wyborach. Pan prezes powiedział, najważniejsze jednak jest wychowanie i kształcenie, bo jak teraz wychowamy i wykształcimy dzieci, młodzież, tak oni potem w przyszłości będą się zachowywali, na przykład w stosunku właśnie do wyborów, w stosunku do innych kwestii związanych z Polską, właśnie z polskością, ze swoimi korzeniami, czy będą się do nich przyznawać, czy też tego robić nie będą. I bardzo się cieszę, że właśnie moja uczelnia od bardzo wielu lat, właściwie od początku, to już ponad 20 lat, jest na tym polonijnym szlaku. Dzięki dwóm osobom, tutaj też muszę te osoby wymienić, bo oczywiście jest to założyciel, rektor założyciel naszej uczelni,
Ziemi, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, a także druga bardzo ważna osoba, którą Państwo dobrze znają, jest to pan kapitan Zbigniew Sulatycki, ten, który powołał forum polonijne. I przez te lata też, ja to widzę, ja nawet proszę Państwa, wczoraj przeprowadzałam egzamin z języka polskiego, poziomujący egzamin z języka polskiego dla osób spoza Polski, które rozpoczynają zajęcia w naszej uczelni w tym roku. I to widać, zresztą też rozmawiałam z tymi osobami, widać było, że w tych domach przede wszystkim, bo to dom, parafia, szkoła, te trzy miejsca są najważniejsze, gdzie można nauczyć się języka polskiego, ale także polskiej historii, geografii i tak dalej, i tak dalej. I te osoby, wczoraj muszę powiedzieć, że kiedy sprawdziłam egzaminy, to może to według publikacji to było od poziomu B2 do C1. Także to jest bardzo wysoki poziom. Nie było nikogo z niższym poziomem, więc te osoby mogą śmiało uczyć się w uczelni w Polsce, pomimo że wychowały się, wykształciły do tej pory poza granicami. Dobrze, na razie tyle. Na razie. To nadszedł mój czas. Więc tak, jeśli chodzi o to, jak zachęcać i jak pracować na tym, żeby tych dzieci, które się uczą, było więcej, to klucz i ten punkt ciężkości jest jeden. I są to rodzice. To znaczy, to nie będzie tak, że nauczyciele czy dyrektorzy będą chodzić po ulicach i łapać polskie dzieci, tylko tutaj musimy zadbać o to, żeby rodzice do tej szkoły polskiej posłali. Rodzice do polskiej szkoły nie posłali, jeśli nie będą wiedzieli, że to jest ważne, że to się opłaca. Bo w dzisiejszych czasach dla bardzo wielu rodziców ważne jest to, żeby to było wymierne. Tym wymiernym czymś będzie między innymi certyfikat językowy. I to jest bardzo ważne, że pan minister Czarnek to wprowadza, bo rzeczywiście będzie to coś, co będzie później się liczyło na rynku pracy. Oczywiście na rynku pracy będzie się też liczyło świadectwo z polskiej szkoły, jakieś dodatkowe zaangażowanie społeczne w organizację polonijną, ale no to jest dokument, który rzeczywiście waży w CV takiego młodego człowieka. Czy rodzic będzie chciał wysłać dziecko do polskiej szkoły, jeśli nie mówi z dzieckiem po polsku w domu? Nie będzie chciał, bo nie będzie to dla niego ważne. I tutaj kolejne przypomnienie, to znaczy rozmawiamy z dziećmi w domach, czy tutaj państwo, potomkowie, żeby pamiętać o tym, żeby rozmawiać z tymi dziećmi po polsku. Pan dyrektor Kowalski, który tutaj jest z nami duchem, ma taką teorię, która jest bardzo bolesna, ale on uważa, że opieka i współpraca państwa polskiego nad Polonią to jest taka trochę opieka paliatywna. Jest to brutalne stwierdzenie, ale jest mi dużo prawdy. Znaczy, jeśli mieszkamy, kolejne pokolenia mieszkają w danym państwie, czy to są Stany Zjednoczone, kraje starej emigracji, czy późniejsze, tej młodej, która świeżo wyjechała, to zawsze będą te osoby, czy państwo będziecie podlegać asymilacji. Polaków w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie w zasadzie w tej chwili nie przybywa i kluczem jest to, żeby przechować tą polskość. Bo wystarczy, że taki nasz potomek, wnuk znajdzie sobie żonę Amerykankę, to już szansa, że będzie mówił po polsku w domu, spada w zasadzie do zera, a bardzo dużej cierpliwości, determinacji będzie wymagało, żeby ich wspólne dziecko w ogóle znało język polski, miało jakikolwiek kontakt, zwłaszcza, że już nie ma tej rodziny w Polsce, bo wszyscy w zasadzie już niestety wymagali, bo taka jest biologia, albo przeprowadzili się do Stanów, gdzie już mają języka angielskiego, na przykład akurat amerykański. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, że ta asymilacja jest czymś naturalnym i wszystkie pokolenia, wszystkie państwa, kolejne, piąte, szóste, siódme pokolenia, tak jak Brazylia, to jest wynik tego, że naturalnym procesem jest ta asymilacja. Tak samo jest we Francji, bo też mamy potomków naszej wielkiej emigracji, którzy po polsku w ogóle nie mówią. To samo mamy w Wielkiej Brytanii, w Stanach. Do tych kolejnych pokoleń musimy docierać już w języku tego kraju. I to jest trochę wina tych poprzednich pokoleń, że nie dbała o ten język.
I o to też tutaj apeluję, proszę, bo jeśli tego zaniedbamy, jeśli będziemy o to walczyć, to obudzimy się w słabej kondycji, nie będziemy mieli kontaktu, a język jest rzeczywiście tą kotwicą, która nas będzie wspólnie trzymała. No i druga taka scenka, to można znaleźć w internecie. Była taka reklama jednego z portali parę lat temu, która wyglądała w ten sposób, że był taki starszy dziadek, który zamawia sobie paczkę, w tej paczce jest kurs języka angielskiego, on tam uczy się tego angielskiego, po czym wyjeżdża do gdzieś tam długa podróż, wyjeżdża do jakiegoś innego państwa, spotyka się z małym chłopcem i mówi: hello, I'm your grandfather, tak? I ten dziadek, tam padają sobie w objęcia, bo się nie znali wcześniej, tak. Ten dziadek musiał się uczyć dla tego dziecka języka. Jest druga reklama, bardzo podobna, zrobiona, że tak powiem, na nasze zamówienie parę lat temu, która pokazuje tą samą sytuację, że ten dziadek wyjeżdża do swojej rodziny, łączy się ze swoją żoną, która została w Warszawie, czy tam gdziekolwiek indziej w Polsce, dzwoni i mówi: słuchaj, próbuję się dogadać z naszym wnukiem, oni go w ogóle nie nauczyli polskiego. I teraz pytanie, czy to dziadek ma się uczyć angielskiego, bo rodzice zaniedbali polski, czy to rodzice powinni dla tego dziadka to utrzymywać? Prostym sposobem jest to, żeby nie dziadek do dziecka, tylko dziecko do dziadka. Bo jeśli to dziecko znajdzie się w Polsce i wyjdzie na ulicę, to w naturalny sposób tego języka się nauczy. To jest też bardzo duży błąd, który popełniają rodzice w kolejnych pokoleniach. Ja sobie mogę tylko wyobrazić, jak niektórzy z Państwa wyjeżdżali za granicę do takich krajów, nie wiem, jak Stany Zjednoczone, gdzie nie znaliście Państwo do końca języka i było ciężko. I była taka pokusa, i wiem, że tak się zdarzało, że bardzo wiele osób mówiło: to my będziemy, to nasze małe dziecko, które by się urodziło, już uczyli po angielsku czy po francusku, żeby nie miało tak trudno jak ja. Tylko błąd jest jeden, to znaczy Państwo wyjeżdżaliście, bo takie osoby wyjeżdżały w wieku starszym. Ja portugalskiego się już nie nauczę, bo jestem na to za stary. Ale no, jak będę wrzucony do Portugalii, to się pewnie nauczę po zapęczę, będzie mi ciężko. I będzie to dla mnie, nie znam hiszpańskiego, to będzie mi trudne. Więc rzeczywiście będzie to trudne, ale jeśli to dziecko będzie wrzucone do przedszkola w danym języku, ono sobie świetnie poradzi. Mój przyjaciel, obecny ambasador na Węgrzech, który wyjechał w zeszłym roku, mówi, że jego synek mówi po węgiersku płynnie, po roku, w węgierskim przedszkolu. I ten język temu dziecku zostanie, bo ono się już go nauczy. A po polsku on się musi uczyć i używać go w domu. Bo jeśli w domu rodzic powie: słuchaj, to porozmawiamy sobie po węgiersku, to to dziecko nie będzie znało języka. Więc tutaj też trzeba pamiętać o tym, że zupełnie inny pułap startowy jest tych, którzy wyjeżdżali w starszym wieku, musieli się dostosowywać, zupełnie inny jest dla naszych potomków, którzy w naturalny sposób będą się uczyli tego nowego języka otoczenia, a ten nasz język polski musi zostać przekazany i tu potrzebna jest ogromna determinacja, żeby rozmawiać z dziećmi po polsku, konsekwentnie, we własnym domu. No, nawet jeśli to czasem jest małżeństwo mieszane, bo znam takie małżeństwa, gdzie członkowie tych rodzin czy małżonkowie zostali spolonizowani, bo na przykład, zwłaszcza kobiety, akurat się okazało, zmuszają swoich małżonków do tego, żeby się uczyli języka polskiego. W ten sposób ten język przetrwa, w innym będzie bardzo ciężko. Ja jeszcze może parę słów dodam, że ja poza bycie pełnomocnikiem jestem również konsulem z wieloletnim stażem. Proszę Państwa, co jest bardzo ważne, przyłączam się do słów pana dyrektora, uświadamiać rodziców i propagować, robić warsztaty o dwujęzyczności. Rodzice muszą uświadomić sobie, jaką wartością dodaną jest dwujęzyczność dziecka. I naprawdę te dzieci, które są dwujęzyczne, gdzie się używa tego języka polskiego w domu, dużo szybciej też się rozwijają. Ja mówię, udało mi się zorganizować wiele warsztatów dla rodziców, gdzie właśnie ściągaliśmy ekspertów o dwujęzyczności. Te osoby tłumaczyły naszym rodakom, którzy żyli, akurat ja byłem w Irlandii Północnej, którzy tam żyli. Rzeczywiście przekładało nam się to też na zwiększoną ilość dzieci później w polskich szkołach. Także jest to pewnego rodzaju też metoda, jak możemy zwiększać liczbę dzieci w polskich szkołach zachodnich, czy ogólnie w polskich szkołach.
propagować dwujęzyczność i myślę, że to wielu rodzicom też otwiera oczy, co mogą dodatkowego dla tych swoich dzieci zrobić. Szanowni Państwo, tutaj uzupełnia. Wydaje mi się, że kluczowe rzeczy to po pierwsze Kościół, powiedział tak. Wiemy, że za granicą, ja byłem też konsulem w paru krajach i jest to ważne. Zawsze przypomina mi się anegdota troszkę z świętej pamięci profesora Dzwonkowskiego z Pólu, który opowiadał, badał na wschodzie, jeździł gdzieś tam pod Odessą, no i pytał taką starszą panią, jak to się stało, że w rewolucji bolszewickiej, a pani dalej po polsku, tak. No mówi, bo jej babcia, tak, mówiła tak, czy ojcze na zdrowaś panią po polsku, bo nie mówią tylko po polsku, tak. Szanowni Państwo, i wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żeby rzeczywiście ojczy nasz zdrowaś maleło po polsku, tak? Reszta nasz może być w różnym języku, tak? Ale zachęcam wszystkich Państwa rzeczywiście, żeby kontynuować te polskie parafie, ale nawet jeśli są już angielskie czy innego typu, żeby to ojcze nasz było po polsku. Sam widziałem w Stanach w wielu miejscowościach, że tak, my śpiewamy jedny hymn zawsze po polsku, bo my jesteśmy wszyscy Polacy, chociaż już wiadomo, że po polsku już nie ma nic, ale jedny hymn zawsze będziemy po polsku. Druga rzecz, która wydaje mi się stałe finansowanie, to co my tu robimy teraz jako rząd polski przez Instytut Kolbego i współpracę NAWA i ORPEK i wszystkie działania, chyba chcemy stworzyć, znaczy pracujemy intensywnie, żeby stworzyć stałe finansowanie każdej polskiej instytucji edukacyjnej, tak? Żeby to była stabilność, pewność i to jest ważne. Trzecia rzecz, przedszkola. Wiemy o tym, że między innymi też profesor Czarnek o tym głośno rok temu otworzył, jak wiecie Państwo, na Dzień Edukacji Narodowej w Berlinie pierwsze polskie państwowe przedszkole w Berlinie. Tak? Więc wiemy o tym, że jeśli w domach rodzinnych ten polski ginie, to jest rzeczą naturalną, jest to polskie przedszkole, spowoduje, że dzieci będą dalej kontynuować naukę w języku polskim, będzie wspomagać to nauczanie. Świeżo teraz otworzyliśmy nową szkołę na Malcie, widziałem właśnie te dzieci, które przyszły po raz pierwszy, bo na Malcie nie było polskiej szkoły, nie była taka pochodzona kilka lat temu. Ale już blisko 100 dzieci jest tam i właśnie sam widziałem te dzieci, które już są po polsku mówią, ale przedszkole pozwoli działać, bo szkoła polska pozwoli oddziały przedszkolne o to chodzi, ale również te polonijne różnego rodzaju przedszkola, czy kościelne, czy inne. Następna rzecz to dwujęzyczność, no, tutaj pan profesor powiedział, że jest to bardzo ważne. I zwłaszcza, że obserwujemy również inne narody, że ten ta dwujęzyczność się nie wiąże tylko z etnicznością, tak? Wiemy o tym, że te w ogóle mózgu się rozwijają w ten sposób, że czasami sam widziałem szkoły niemieckie, japońskie, gdzie rodzice po swojej tych szkół powiedzą, że dzieci się szybciej będą rozwijały, tak? I również, co się z tym wiąże, znaczy też pracujemy razem, to jest kontakt z Polską, czyli ten program Poznaj Polskę, który rozwijamy, jak wiecie Państwo, jest Żanek, zrobimy te wycieczki po Polsce, my go idziemy też za granicę. Wydaje się, że każde dziecko w szkole polskiej za granicą czy kolonijnej powinno mieć w pakiecie, że nie wiem, kończy 8 klasę w pakiecie wyjazdu Polski, kończy maturę w pakiecie wyjazdu Polski. Gratis za to, że chodziło tyle lat. Więc też na tym pracujemy. Także wydaje się, że jesteśmy w stanie to ładnie we współpracy z Państwem opanować. I jeszcze ostatnia rzecz, jako Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawsze kiedy jedziemy do Państwa środowisk, ale jedziemy również rozmawiać z władzami lokalnymi o współpracy wzajemnej i to również dotyczy państw federalnych. Ja byłem posłem w Chicago, więc też podpisaliśmy na przykład porozumienie, tak, o współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Do różnych takich działań okazuje się, że państwa środowiska mogą śmiało korzystać ze środków państw, tam gdzie państwo mieszkają. I my możemy śmiało też podpisywać umowy, jakieś tam MOU, no, różnego typu działania, które sprzyjają. Wiem, że kraje są różne, tak? Ja wróciłem świeżo z Malty, więc tak, władze się cieszą bardzo, że otwieramy polskie szkoły, że chcemy, oni też chcą dofinansowywać to samo w Grecji. Wiem, że są kraje, gdzie jest to trudne, tak? Ale generalnie zawsze utrzymujemy ten dialog międzyrządowy, czy również z władzami też czasami lokalnymi również, czyli również w Nowym Jorku, z władzami Nowego Jorku rozmawiamy. Także tak jak jest to można, też temu sprzyjamy. Także wydaje mi się, że jest dużo takich głównych rzeczy i zachęcam się dalej Państwa do dialogu z nami. Liczymy, że poświęci nauczyciela, żeby mogli dalej współpracować. Tak, ja jeszcze
dodam do tego kontaktu z Polską, oczywiście Szkoły Języka Polskiego. W naszej uczelni, w Akademii Kultury Społecznej Medialnej jeszcze przed pandemią cyklicznie organizowaliśmy wakacje trzytygodniowe, czterotygodniowe Szkoły Języka Polskiego, niektóre organizowaliśmy zupełnie sami, też były takie właśnie dzięki NAWie też współorganizowane i do tego też zachęcamy, żeby Państwo zachęcali młodzież i dzieci do tego, żeby chciały przyjeżdżać do Polski właśnie na takie szkoły. Ale jeszcze tak łącząc jakby dwa tematy, czyli ten wyborczy i ten oświatowy, to też jadąc tutaj w pociągu przeglądałam sobie wnioski i uchwały, tutaj też są osoby, które były w komisjach uchwał i wniosków w czasie forum polonijnego przez kolejne lata. I to, co muszę powiedzieć, to jest to, że w czasie, kiedy rządziły te osoby, które są teraz w opozycji, to proszę sobie wyobrazić to, co przed chwilą pan Sergiusz powiedział, chociaż no to akurat to, co pan Sergiusz powiedział, dotyczy czasów obecnych, ale kiedy wysyłaliśmy nasze wnioski, uchwały, które też co roku dotyczyły kwestii oświatowych, ja tutaj teraz patrzę na panią Renatę, nie ma pana Stanisława, to i państwo zawsze bardzo silnie prosili o to, żeby właśnie zmieniła się sytuacja na Wileńszczyźnie. To jest bardzo ważne, 60 tysięcy podpisów, prawda? Tutaj się nie pomyliłam w liczbie. I proszę sobie wyobrazić, że wysyłaliśmy do kancelarii, premiera, prezydenta, mówię teraz o tych czasach, prawda? Kiedy? Tak, minionych. Nigdy nie było żadnej odpowiedzi, nawet kurtuazyjnej. Chociażby dziękujemy, do tego zajmiemy się. A teraz, kiedy w ostatnich latach były jakieś postulaty, no nie trzeba się tutaj cofać daleko, bo wystarczy do kwietnia tego roku, kiedy państwo właśnie wnieśli o to, żeby był kandydat polonijny, państwa przedstawiciel do Sejmu, no to kto jest najskuteczniejszy? Okazuje się, że pan minister Jan Dziedziczak. Była mowa o legitymacji, ja tutaj dodam Kartę Polaka, bo przecież to jest też autor Karty Polaka i też pan minister Jan Dziedziczak spowodował to, że przedstawiciel polonijny wreszcie jest na liście. I tutaj ogromne dziękowanie dla pana ministra. Dziękuję. Proszę państwa, kiedy momencik jeszcze, jedna uwaga ode mnie. Kiedy mówiłem o tym, co państwo polskie może zrobić, to chyba nie miałem na uwadze tego, że może nam doradzić, jak wychowywać nasze dzieci. Bardziej martwiłem się biurokracją państwa polskiego i to jest temat, który mnie najbardziej osobiście interesuje. Na tylko jednym przykładzie, polskiej szkoły, która jest chyba jedną z najprężniejszych, tam dwie są takie w miarę zaawansowane i prężne i duże w Sydney. Przykład z polskiej szkoły w Macarpa, gdzie pani dyrektor rozliczając no, malutki wniosek na raptem 1000 złotych, no może 1100 złotych, spędza nad tym wnioskiem 3 dni, żeby go rozliczyć, żeby udowodnić, że uczniowie są w szkole, bo trzeba legitymację na bieżąco przedstawiać. No to mówi do mnie Adam, ja naprawdę no, mam problem z tym, bo ja wolę wyciągnąć $300 z własnej kieszeni dać na szkołę, niż spędzić 3 dni na rozliczaniu tego. Mam cichą nadzieję, że wyprowadzenie dotowania z szkół polskich, z KPRM-u i z MEN-u i przekazanie tego Instytutowi Kolbego, bo tak rozumiem, że taka jest myśl, może się mylę, ale mam taką nadzieję, że to spowoduje, że tych obostrzeń formalnych, że one nie będą aż tak drastyczne, że będzie można te wnioski naprawdę dużo sprawniej rozliczać. Z przyjemnością odpowiem na pytanie, które jest zadawane, słuchaliśmy wielokrotnie. Szanowni Państwo, no są pewne formalności, które muszą być spełnione przy rozliczaniu dotacji państwowych publicznych w Polsce i czy one będą przez KPRM, czy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy przez Instytut Kolbego, raczej będą podobne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz,
tutaj rozumiem, że jest temat legitymacji, który się odbył szerokim echem. Szanowni Państwo, temat legitymacji by nie było, gdyby nie okazywało się, że środowiska polonijne czasem, nie powiem, że zawsze, ale dopuszczały się pewnych nadużyć, jeśli chodzi o określanie liczby uczniów w szkołach. I po to kontrolnie wprowadziliśmy kwestię legitymacji. Co się okazało? Może niedobrze to idzie w świat, ale przy weryfikacji, kiedy zaczęliśmy sprawdzać, okazało się, że w stosunku do deklarowanej liczby uczniów, a od tej liczby uczniów w szkole liczyliśmy wysokość dotacji, okazało się, że oczywiście to były czasy pandemii, więc czasy trudne, liczba uczniów po weryfikacji spadała od 20 do 50%. Odpowiedzcie sobie Państwo sami. Znaczy, niestety musi być wprowadzana kontrola, dopóki nie wyeliminujemy środowisk, które będą nadużywały zaufania państwa polskiego, jeśli chodzi o finansowanie, to ta kontrola musi być, niestety. No. Albo państwo, czy szkoły polonijne między sobą nie wyeliminują takich przypadków i nie napiętnują ich, to pewnie będzie trzeba jakieś tego typu rzeczy robić. Panie dyrektorze, pieniądze jest zawsze pieniądzem. Polonia, a przynajmniej ja jako prezes federacji spoglądam na to z innego punktu widzenia. Nie można utrudniać życia większości dobrze pracujących i uczciwych nauczycieli tylko dlatego, że w tym stacie znalazły się czarne owce, które oszukują. Ścigać i penalizować tych, którzy oszukują. Zatrzymywać ich na lotniskach, jak przylatują do Polski i nawet karać więzieniem, jeżeli dopuścili się defraudacji środków publicznych. Ale w przypadku karania poprzez utrudnianie życia szkołom, wszystkim szkołom, tylko dlatego, że znalazły się 3, 10, 20 takich, które oszukują, uważam to za niezbyt dobry pomysł. Ja tylko dodam z mojego doświadczenia. Szanowni Państwo, ja powiem z doświadczenia, bo z nauczycielami podczas wprowadzania tego wymogu odbyłem dziesiątki rozmów. I myślę, że to dość dobrze i nie tłumaczyłem, ale też się postaram. To jest tak, że jesteśmy oczywiście też gotowi na to, żeby rozmawiać, żeby tłumaczyć pewne mechanizmy i ułatwienia i szukamy wraz z MSZ-em, który jest bardzo otwarty, szukamy takich rozwiązań, żeby było to jak najbardziej, najmniej obciążające dla szkół. Jeśli szkoła nie chce się poradzić, nie chce skorzystać z tych porad, z tych ułatwień, nie zapyta, tylko jakby wikła się w formalności, których nie rozumie, to kończy się to później pretensjami i rozczarowaniem. Ale zazwyczaj na pytania dotyczące tego, jaką dokumentację należy przedstawić, no nie jest to coś, co przekracza kilku godzin pracy w przypadku niewielkiej szkoły. Proszę Państwa, mamy naprawdę mało czasu, bo Pani Prezes, moment, Pani Prezes zobowiązała mnie do zakończenia tego panelu do godziny 16. Ja mam nadzieję, że Pani Prezes się nie obrazi, jeżeli troszeczkę przeciągniemy ten czas. Więc proszę teraz o pytania. Pan ksiądz rektor Jerzy. Będąc rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji przez 30 lat, muszę powiedzieć, że dzięki duszpasterstwu, pan minister tutaj wspomniał, duszpasterstwu, jeśli się chce czy nie chce, nawet z punktu widzenia socjologicznego, misje w poszczególnych krajach są największymi organizacjami, które gromadzą wokół siebie właśnie naszych rodaków. I przeżyłem bardzo dużo trudności w organizowaniu szkół wokół parafii. Z tego względu, że za czasów komunistycznych wszystko robiono po to, żeby nie było szkół przy parafiach. I żeby nie nauczano ani historii, ani języka polskiego, ani geografii naszej ojczyzny i tak dalej. I jeżeli nawet za ostatnich, poprzednich rządów przyjechałem tutaj do Ministerstwa Edukacji Narodowej, miałem 21 tysięcy podpisów zebranych w obronie szkoły polskiej w Paryżu Adama Mickiewicza, ponieważ
Polska Akademia Nauk nie wpadła na ten wspaniały pomysł, że zanim się jest naukowcem, to trzeba chodzić do szkoły podstawowej i do szkoły średniej, prawda? I w tej szkole Adama Mickiewicza był hotel, prawda? Czy czwarte był hotel. I kiedy przyjechałem do ministerstwa, powiedziano mi, że 21 tysięcy, co to jest? Tak. Więc chciałem podkreślić tutaj rolę jednego szlachstwa, tak, Polonina Lwowskiego za granicą. I to jest fakt socjologiczny, że ci, którzy oddalają się od kościoła, to najczęściej się asymilują, nie integrują ze społeczeństwem, tylko asymilują się i tracą bardzo szybko korzenie narodowe. Jako Polacy. I dlatego też chciałem powiedzieć, podziękować, że teraz nowy etap się zaczyna. Właśnie ostatnio Fundacja Świętego Maksymiliana Kolbe obiecała nam finansowanie kolonii wakacyjnych 10 dni nad Dolinie Loire właśnie. Była grupa 32 dzieci i oprócz tego jeszcze rodzice, którzy przez 10 dni pogłębiali znajomość języka polskiego i równocześnie pogłębiali historię polską. I teraz na Wszystkich Świętych to samo będzie. Więc z góry chciałem podziękować za tą współpracę, bo to jest, że już rodzaj apartheidu się skończył i sytuacja się zmienia i staje się normalnością właśnie, żeby iść w tym samym kierunku, jeśli chodzi o rozwijanie patriotyzmu i podtrzymywanie korzeni naszego narodu. Dziękuję bardzo. Ksiądz Zdzisław Marczyński. Wobec przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki chciałbym wyrazić gratulacje i podziękowanie, że to najnowsze dziecko Instytut Świętego Maksymiliana Maria Kolbe już przynosi owoce. W Porto Alegre konsul honorowy otrzymał od profesora Głębieskiego propozycję zorganizowania kursu języka polskiego. W ciągu tygodnia zgłosiło się ponad 300 osób. Porto Alegre to jest takie miasteczko większe od Warszawy, 3 miliony mieszkańców. I co nas cieszy, to już jest prawie 10 lat, proszę, żeby pan z Ministerstwa Zagranicznych mi nie opowiadał, to mnie interesuje. W stanie Rio Grande do Sul gubernator ustanowił prawo, jeżeli w stanie w jednym regionie są potomkowie Polaków, w drugim regionie Niemców czy Włochów, to tam w szkołach stanowych, nie municypalnych, można nauczać jako drugiego języka ojczystego, polskiego, niemieckiego i tak dalej. Pytam, proszę mi nie odpowiadać, czy MSZ było monitorowane przez dyplomację z Brazylii Polską, że jest możliwość uczenia w szkołach stanowych języka polskiego? Nie mamy nauczycieli. Jak ja mieszkałem w Grudziewie przez 20 lat, byłem świadkiem, jak konsulat generalny pomagał na katedrze języka polskiego na Uniwersytecie Federalnym. Ilu absolwentów tej katedry, skończywszy język polski, literaturę i kulturę, poszedł uczyć w szkołach publicznych? 2 osoby, 3 osoby. Mamy katedrę, która później powstała w stolicy stanu Brazylii, Cypriana Dorfmana. Też się od Brazylijczyków uczą języka polskiego i literatury. Jest w tej chwili już podpisana umowa pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Porto Alegre. W marcu zostanie otwarte Centrum Polskie Języka, Kultury i Literatury Polskiej. I teraz jest prośba, żeby właśnie ci, którzy będą się uczyć na tym centrum, w tym Centrum Polskim, na Uniwersytecie Papieskim, który ma pierwsze miejsce wśród uczelni brazylijskich pod względem poziomu wykształcenia, zachęcać absolwentów do uczenia w szkołach publicznych. I jest warunkiem właśnie Papieskiego Uniwersytetu, że jak już rozpocznie działalność centrum w marcu, teraz będą już uwaga,
wakacje w lato się rozpocznie, żeby też było nauczanie języka polskiego w szkole średniej brazylijskiej. Będzie w listopadzie pan minister Czarnek wspomniał na kongresie oświaty, że przylatuje do Brazylii. Czy nie byłoby dobrze, żeby na poziomie dwóch ministerstw, polskim i brazylijskim, nauczania, edukacji, podpisać umowę, czy na przykład nauczyciel z Polski może wykładać w szkole brazylijskiej? Bo ja byłem zaszokowany, proszę mnie dobrze zrozumieć, byłem na Światowym Kongresie Edukacji i Nauczania. Pani konsul Szkurty mówi, że mamy 6 nauczycieli polskich w Brazylii. Tak, ale przysłanych z Polski. A dlaczego nie wspomniała o nauczycielach, którzy spontanicznie, za darmo uczą, to są dziesiątki czy setki kolonii polskich rozrzuconych po Brazylii. Sam stan Rio Grande do Sul, którym jestem już 6 rok, jest troszeczkę mniejszy od Polski. Mamy ponad 700 tysięcy ludzi polskiego pochodzenia. I ja obserwuję, co 10 lat następuje odnowienie polskości w następnych generacjach. Dlatego dajmy szansę tym młodym zainteresowanym językiem polskim, kulturą, nie tylko folklorą. Dziękuję, przepraszam, że to za dużo mówiłem. Panie Adamie, tak, tylko ja też rządzę mikrofonem, więc... Dobrze, ja tylko króciutko, bo chciałabym, o oświacie rozmawiałam, ale chciałam to tylko podziękować dla przedstawiciela Zmenę, dla przekazanie dla ministra Czarka podziękowanie, że po 23 latach polski jest honorowany jako egzamin maturalny. W tym roku było wstępnie 40% nasza młodzież zdążyła język polski oficjalnie i bardzo dobry wynik. I dla pana Jana, dyrektora pana Jana Wodowskiego za uruchomienie, pozwolenie i przekazanie podziękowania dla pana ministra Dziedziczaka, że od wczoraj, czy to już od drugiego, działa kurs kształcenia katechetycznego i możemy kształcić naszych nauczycieli religii, co było wstrzymane od 2015 roku. To tylko krótkie działania, ale warto nie tylko narzekać, ale czasami wspomnieć i podziękować, że jest szansa wspólnej współpracy i naszej determinacji, że jednak da się z urzędnikami duże fajne rzeczy załatwić. Musiało się wiele poprawić w relacjach Litwa-Polski rząd. Szanowni Państwo, kiedy mówimy o szkolnictwie, to przede wszystkim tutaj oprócz rodziców, uczniów, są nauczyciele. Właśnie moim zdaniem trzeba systematycznie podnosić status nauczyciela, zwłaszcza tam, gdzie jego nie tolerują, tak jak na Białorusi, czy źle tolerują, jak na przykład i tak jakby nam się chciało na Litwie, czy w innych takich miejscach. Teraz mamy 250. rocznicę Komisji Edukacji Narodowej. Mam propozycję, żeby ministerstwo nasze wysłało listy gratulacyjne nauczycielom, którzy posiadają medal Komisji Edukacji Narodowej wraz z podziękowaniem finansowym, z nagrodą. Jak dla tych, co są na Białorusi, dla niektórych to będzie jedyna opcja takiego uszanowania i więzi z Polską. I mając na uwadze tutaj przedstawiciele konsulatu, uważam, że najlepiej to będzie zrobić przez konsulaty. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, my tu już tak niedługo będziemy musieli się zbierać czasowo, bo następny plan o reparacjach będzie chodził, ale tam pan z tyłu się zgłaszał, więc proszę. Krzysztof Walenci, Paryż. Jestem chyba jedyną osobą, która pracowała w szkole i uczyła dzieci. Ja przy Polskiej Misji Katolickiej przez 3 lata pracowałem. Uczono dzieci języka polskiego, katechezy i kultury polskiej. I pamiętam, że przez rok pracowaliśmy na parkiecie w zakrystii, dlatego że nie było miejsca. Pytanie było takie, co zrobić, żeby znaleźć, zachęcić Polaków mieszkających za granicą, żeby dzieci uczyły się języka polskiego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy po prostu wyasygnować pieniądze i tworzyć nowe szkoły. Tworzyć nowe szkoły, zatrudniać nowych nauczycieli, bo tak czy inaczej, czy tego chcemy, czy nie, jest bardzo wielu naszych rodaków, którzy wyjeżdżają z Polski z kompleksami i chcą się jak najszybciej zasymilować z otoczeniem, dlatego w domach nie mówią z dziećmi po polsku i dlatego ten język polski
nie jest przez dzieci znany w wystarczającym stopniu. Moje dzieci są dwujęzyczne. W tej chwili moja córka w ubiegłym roku skończyła polską szkołę przy właśnie ambasadzie i rozpoczęła w tym roku studia w Polsce na psychologii. Co chciałem powiedzieć? Jeszcze chwileczkę. Rozmawiałem w Polsce, w ambasadzie i z ministrem Dziedziczakiem, i z panem ministrem Czarnkiem i sugerowałem, ponieważ jestem kawalerem orderu uśmiechu, jak córka była liceum, to organizowałem dwie projekcje, organizowałem w ambasadzie dla młodzieży ze szkoły polskiej, Inka i Smoleńsk. I bardzo dużo czasu musiałem stracić na to, żeby dostać pozwolenie na zwolnienie z opłat licencyjnych, żeby te projekcje były zwolnione z opłat licencyjnych. Mój postulat i prośba jest taka, żeby stworzyć takie ramy prawne, żeby a priori wszystkie produkcje filmowe, historyczne, edukacyjne, które są wyświetlane w szkołach polskich na całym świecie, zwolnione były z opłat licencyjnych. Myślę, że to nie jest wielki problem, ale trzeba to zrobić, dlatego że ja bardzo dużo czasu straciłem na to, żeby takie zwolnienia otrzymać. I jeszcze jedna rzecz. W paryskiej szkole polskiej wraz z księdzem rektorem walczyliśmy o tą szkołę. W dalszym ciągu, przy ambasadzie, w dalszym ciągu są pokoje hotelowe. Wielka emigracja stworzyła 4 wielkie instytucje we Francji. Zakład Świętego Kazimierza, Bibliotekę Polską, Unterlander i Szkołę Polską dla dzieci, wnuków, prawnuków, uchodźców, powstańców. I w tej chwili ciągle szkoła nie została wyremontowana, są pokoje hotelowe dla profesorów Polskiej Akademii Nauk, a wiele dzieci nie jest przyjmowanych do Szkoły Polskiej, dlatego że z różnych powodów są rodzice, którzy nie chcą wysyłać dzieci do szkół przyparafialnych. Także prosta rzecz, trzeba po prostu zlikwidować pokoje gościnne, wyremontować szkołę przy Le Monde i stworzyć jeszcze dodatkowe klasy. I swoją drogą, taka moja prywatna dygresja, wstyd, że na 200 lat pobytu Polaków we Francji nie stworzyliśmy w Paryżu elitarnej szkoły podstawowej, gimnazjum średniej. Takie są realia. Dziękuję bardzo. Uważam, że dziękuję za te uwagi. Znaczy my też bardzo cieszymy się też uwag takich krytycznych, chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście wyzwania są duże, jeśli chodzi o ten temat. Rzeczywiście pasuje nam, że były takie elitarne miejsca, w których rzeczywiście pracujemy nad tym. Natomiast jeśli chodzi o Brazylię, to chciałem potwierdzić, że minister Czarnek rzeczywiście jest ten pomysł, żeby tam być i chcemy zawrzeć z paroma stanami brazylijskimi takie memoranda o understanding, tak analogicznie jakby teraz z poszczególnymi stanami amerykańskimi, gdzie jest mowa o pewnych wymianach nauczycieli, doskonalenie nauczycieli, wprowadzenie również języka polskiego do szkół. Ponieważ wiemy o tym, że rzeczywiście nawet Chicago 7% Polaków mówi po polsku, więc jak gdyby spektrum, gdzie możemy ten polski język wprowadzać, jest bardzo ogromny i wiemy, że również szkoły systemowe są też elementem, gdzie możemy ten polski język również wprowadzać. Tak, na pewno też i Londyn należy do takich miejsc, gdzie taka szkoła mogłaby powstać. Dokładnie, to ja tylko odpowiem a propos tych filmów. Szanowni Państwo, no problem z filmami polega na tym, że one są przedsięwzięciem komercyjnym w dużej części i wiążą się z jakimiś opłatami, czy licencyjnymi, czy wynagrodzeniem dla artystów, czy wreszcie jakimiś takimi skomplikowanymi kwestiami prawnymi, jeśli projekt jest tworzony czy z pieniędzy, czy na zamówienie państwa polskiego. Takie jak na przykład filmy, które powstają też ze środków KPR, bo to one są ogólnodostępne i nie trzeba za nie płacić. Teraz na przykład Stowarzyszenie Republika Polonia będzie robiło taki film o polskim sprawiedliwym. Następuje lokowanie produktu pana Modelskiego. Można zapytać, bo w tym roku taki film się ukaże i on przy wsparciu z naszych środków też jego produkcja będzie dostępny, otwarty, bo też jeśli coś jest w ten sposób tworzone, to właśnie po to, żeby być dostępnym dla wszystkich, będzie można odtwarzać. Jeśli chodzi o filmy, które zostały stworzone komercyjnie do odtwarzania w kinach, no to tutaj są już kwestie opłat i myślę, że tutaj sami artyści, nawet którzy je tworzyli, mają pewną trudność z tym, żeby je udostępniać. Proszę, by to było w salonie ambasady, to było w ambasadzie.
tak jest, z tym, że jest to pokaz publiczny, który też jest obłożony pewnymi przepisami. Ja się na tym nie znam, bo nie jestem ekspertem, ale też na logikę no jest to odtworzenie, za które normalni ludzie, którzy chcieliby to zobaczyć, muszą zapłacić, więc musi być tu jakieś rozwiązanie prawne. Panie dyrektorze, ten problem powiedzmy filmów nie tylko edukacji dotyczy, ale dotyczy także organizacji polonijnych i ja od dłuższego czasu próbuję namówić Fundację Wolność i Demokracja do współdziałania w tym temacie. Po prostu Fundacja podpisuje umowę z jedną, drugą czy trzecią wytwórnią filmową, której się zobowiązuje do zapłacenia danej sumy pieniędzy za jakąś tam ilość filmów. I następnie otrzymuje zgodę na udostępnienie na przykład tych filmów w Polonii, a Polonia ma zgodę na przykład na jednokrotne czy dwukrotne wyświetlenie danego filmu na swoim terenie. I to jest, myślę, do załatwienia. A wracając jeszcze, tak, żeby zakończyć ten temat, bo już widzę, że pani prezes naprawdę czeka z niecierpliwością, mogę powiedzieć jedno, że Ministerstwo Edukacji i Nauki tutaj poczyniło olbrzymie, powiedzmy, kroki naprzód. Ten Instytut Kolbego, mam nadzieję, że już w tym drugim roku swojego działania będzie działał prężnie. Mam taką nadzieję, pokładam w tym nadzieję. Ale też myślę, że ten temat jest ciągle otwarty, jak wzmocnić te działania polonijne na rzecz edukacji. I tutaj no, takie, powiedzmy, całotygodniowe szkoły na pewno w tych dużych ośrodkach byłyby zasadne i tam szkoły takie, żeby jeszcze na siebie zarabiały. Nie to, żeby to państwo musiało ciągle nie łożyć, tylko postawić je na takim poziomie, żeby te szkoły na siebie mogły zarabiać w danym państwie. Więc to na pewno byłby dobry krok i w dobrym kierunku. Myślę, że na pewno spotkałby się z szerokim zainteresowaniem wśród Polonii, bo jeżeli miałaby, powiedzmy, w takim Sydney, chociaż w Sydney jest za nas za mało to na taką szkołę, ale jeżeli matka w Sydney miałaby wysłać dziecko na przykład do Grammar School, a miałaby elitarną szkołę polską na tym samym poziomie, która kształciłaby w języku angielskim, ale miałaby język polski, historię polską i tak dalej w swoim programie, to pewnie zdecydowanie wolałaby zapłacić czesne w tej polskiej szkole niż w Grammar School. Także myślę, że to jest pomysł na dobre polskie szkoły. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję.